Kuba, debiut w Ekstraklasie, więc na pewno no, spora radość w Twoim sercu, ale te okoliczności tego debiutu no, niezbyt wymarzone, tak przypuszczam. No tak, tak, tak. Mecz ułożył się no, nie po nasze dyktando. No, cieszę się z debiutu, chociaż na pewno go nie zapomnę. Taki wynik wolałbym wchodzić przy wyniku korzystnym dla nas, żebym mógł coś pokazać i powalczyć jeszcze o te punkty, no ale w duszy się cieszę. Powiedz, jakie odczucia Ci towarzyszyły w momencie, kiedy trener zawołał Kuba, wchodzisz i już potem ten sam moment wejścia na murawę, bo to są pewnie też takie chwile niezapomniane w życiu piłkarza. Przy tym wyniku no, tak naprawdę nie miałem nic do stracenia. Praktycznie wchodziłem bez presji i cieszyłem się, na pewno się cieszyłem. Co może powiedzieć o samym spotkaniu? Najpierw oglądałeś go z boku przez 70 minut, a potem już 20 minut na boisku. No, skąd ta porażka? Bo to był mecz, którego tak naprawdę nie musieliśmy przegrywać. No znowu błędy, moim zdaniem, tak patrzyłem z ławki rezerwowej, błędy w obronie. No, napastnik z Gliwic biegnie sam na naszą trójkę obrońców. No, nie możemy popełniać takich błędów, jakie popełniał. Na przykład w ostatnim meczu też szybko stracona bramka, musieliśmy gonić. Teraz też straciliśmy szybko bramkę, ale nas dobili do przerwy 3-0. No, jest co poprawiać na pewno. Teraz czeka Was pracowity tydzień, bo już w środę mecz z Okocimskim Brzesko w Pucharze Polski. No i w niedzielę to spotkanie, na które czekają wszyscy kibice, czyli wielkie derby Krakowa. No, będzie okazja do tego, żeby zmazać plamę za te dzisiejsze zawody w Gliwicach. No dokładnie. Treningi zaczynamy już od jutra, od nową biologiczną na stadionie. No, na pewno ciężki tydzień. Mamy ten puchar z Brzeskiem i potem najważniejszy mecz dla nas i tak naprawdę dla kibiców. Z Wisłą Kraków. No, wygrana z Wisłą na pewno da jakiś efekt, o którym zapomną kibice o tych dwóch porażkach, na przykład teraz o tej porażce. No, zrobimy wszystko, co w naszej mocy. Jesteś zadowolony z tego, jak przebiega ta twoja kariera i w ogóle przygoda w Krakowi, bo na początku pewnie nie do końca byłeś zadowolony z tego faktu, że tylko rezerwy, potem kadra meczowa w Poznaniu, no i dzisiaj w końcu debiut. Tak sobie to wyobrażałeś, czy jakoś inaczej? Ja nie chcę nic mówić. Ja się cieszę z tego, że dostałem szansę i w Poznaniu, żeby być na ławce rezerwowych i teraz, że zadebiutowałem. No mam nadzieję, że ciężka praca na treningach pozwoli mi grać więcej i częściej bywać w tej kadrze meczowej. Kuba, a co w tej sytuacji, jak wchodziłeś i co trener Ci mówił, jakie miałeś założenia? No założeń zbyt nie miałem. Miałem powiedziane, co robię przy stałych fragmentach gry w ofensywie i w defensywie i miałem ciągnąć tych zawodników ofensywnych bardziej do tyłu, bo w końcówce naprawdę już wszyscy na hura pobiegliśmy do przodu, a zapomnieliśmy totalnie o obronie. Ty grasz na pozycji defensywnego pomocnika, masz tutaj konkurencję dość sporą, bo Mirosław Czowilo jest w tej chwili chyba najlepszy piłkarz Krakowi, Damian Dąbrowski, reprezentant młodzieżowy. Ciężko chyba tutaj wygrać w tej chwili tobie rywalizację z nimi o to miejsce w pierwszym składzie. Tak, jest ciężko, ale to ja się z tego cieszę, bo po pierwsze mam się od kogo uczyć, a po drugie jest to jakieś wyzwanie dla mnie. No, poprzeczka jest wysoko, ale jak ją przeskoczę, to naprawdę będę ze siebie szczęśliwy. Mówisz, że masz się od kogo uczyć. Jakie cechy u Miro Czowilo ty podpatrujesz, co ci się u niego na przykład podoba? Co byś mógł skorzystać? Na pewno waleczność, chociaż nie mam takiego wzrostu, jak on wygrywa praktycznie wszystkie główki, ale jest to zaangażowanie i pokazuje to serce na boisku. Mieliście z Darkiem Zjawińskim taką sytuację z wolnego. Ostatecznie on uderzył w mur, to on powiedział, że chce strzelać, czy ty powiedziałeś, strzela jednak ty, bo mój pierwszy mecz i się boję trochę. Nie, ja właśnie chciałem, byłem pewien, no ale Darek zdecydował, że to on podejdzie, też powiedział, że jest pewny, więc no, jest starszy, no, ma to pierwszeństwo.